Zespół tańca ludowego Neptun zatańczył układ do popularnego utworu Jeruzalema na deskach gdańskiego Molo. Zobaczmy, jak tańcerze poradzili sobie w wyzwaniu. Dzisiaj na gdańskim Molo zespół tańca ludowego Neptun AWFIS Gdańsk wziął udział w challenge'u Jeruzalema. Tym samym chcemy zachęcić Ciebie do wzięcia udziału w tym wyzwaniu, bo czym byłoby życie bez tańca? W zespole odkryjesz Europę oraz świat. Zapraszamy do zespołu. Jest kolorowo, folkowo i energetycznie, prawda? Nakładem wydawnictwa lekarskiego PZWL ukazała się książka rektora WFIS w Gdańsku profesora Pawła Cięszczyka pod tytułem Genetyka sportowa. Założeniem tej książki było to, żeby to była książka przede wszystkim nie jako pozycja dla specjalistów, ale podręcznik. Cieszy się dużym zainteresowaniem studentów wydziałów lekarskich. Również będzie polecana na AWF-ach, na wszelkich kierunkach związanych ze zdrowiem, bo to nie tylko ta genetyka sportowa, ale ogólnie prowadzenie do, powiedziałbym, genetyki prozdrowotnej. Wytłumaczony jest tam w tej książce szereg procesów związanych m.in. ze starzeniem się, z regeneracją mięśni, także tutaj i trener, ale też fizjoterapeuta, lekarz medycyny sportowej, ale zwykły też pasjonat sportu znajdzie bardzo dużo cennych dla siebie informacji. Awans do turnieju finałowego Akademickich Mistrzostw Polski uzyskali koszykarze AWFIS. Rozgrywki potrwają do 30 maja w Łodzi. Jedziemy na pewno powalczyć w każdym jednym meczu. Udało nam się awansować do tej najlepszej szesnastki w Polsce. I zdecydowanie jest to naprawdę utalentowana grupa. Oni też muszą zdawać sobie z tego sprawę, muszą wierzyć w te nasze cele, że możemy w każdym meczu mocno powalczyć. Nie jest to na pewno łatwe wyzwanie. Chłopacy spotkali się tak naprawdę, tak jak mieliśmy teraz turniej półfinałowy, to po raz pierwszy podczas turnieju spotkali się w takim zestawieniu. I teraz też jedziemy naprawdę z grupą utalentowanych, 13 zawodników i oni muszą wierzyć w ten cel. W dniach od 19 do 21 listopada w Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku odbędzie się międzynarodowa konferencja naukowo-metodyczna, która będzie poświęcona kwestiom kształtowania i prowadzenia talentów sportowych. Konferencja poświęcona będzie identyfikacji i rozwoju talentu sportowego. Będzie przeprowadzona w dwóch blokach. Pierwszy blok to będzie blok naukowy, natomiast drugi blok, blok metodyczny, będzie poświęcony w aspekcie trenerskim, szkoleniowym. Organizacyjnie będzie wyglądało to świetnie. Liczę na dużą frekwencję, szczególnie w tym bloku metodycznym. No, spodziewam się około 700-800 osób. Kadra Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku zaprosiła do wyzwania Handstand Challenge AWFIS. Rekordy zostały pobite. Wszyscy uczestnicy otrzymają upominki. Aktywizujemy Was na wiosnę. I pracowników, i studentów. Pierwsze wyzwanie stanie na rękach. Było również dla studentów, dla pracowników niezłym wyzwaniem, jest to trudny element i będą następne. Mam nadzieję, że będziecie ćwiczyli z nami wszyscy, i pracownicy, i studenci. AWFIS szykuje się do rekrutacji kandydatów na kolejny rok akademicki. Zamierzamy przyjąć około 1200 studentów. Uczelnia w tym roku zrezygnowała z egzaminów sprawnościowych. Rekrutacja ruszy od 1 czerwca.
Kandydaci mogą ubiegać się o studiowanie na kierunku wychowanie fizyczne, sport, turystyka i rekreacja. To jest na pierwszym i drugim stopniu, a ponadto na pierwszym stopniu na terapii zajęciowej i otwieramy nowy kierunek, diagnostyka sportowa. Liczymy tutaj, że kierunek ten będzie cieszył się dużą popularnością. Poza tym czekamy na decyzję ministerstwa na utworzenie nowego kierunku na kosmetologii i na bezpieczeństwie wewnętrznym na pierwszym stopniu i drugim stopniu. Oraz na drugim stopniu też mamy wychowanie fizyczne, sport, turystykę i rekreację oraz czekamy też na decyzję ministerstwa, jeżeli chodzi o terapię zajęciową, która by miała być kontynuacją pierwszego stopnia, a także na otwarcie bezpieczeństwa wewnętrznego na drugim stopniu. No i od wielu lat prowadzimy studia na jednolitych studiach magisterskich, to jest na fizjoterapii. Reprezentanci Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu zwyciężyli w Akademickich Mistrzostwach Polski w Judo, które odbyły się w Pile. Nasi judocy wyprzedzili ubiegłorocznych zwycięzców z Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie. Dwa złote medale zdobyliśmy. Karolina Miller w kategorii do 70 kg oraz Julia Jaszkiewicz w kategorii wagowej do 78 kg. Drugie miejsca, srebrne medale zdobyli Dominik Majowski w plus 100 kg oraz Jakub Biedrzycki w kategorii 66 kg. Oraz brązowy medal zdobył w kategorii do 100 kg Przemysław Szuta. No, było 5 medali indywidualnych, największe sukcesy te indywidualne.